Szczęść Boże, kochani, witam Was w kolejnym odcinku serii Słowo dla Serca. I na początku bardzo Wam dziękuję za Wasz feedback, za Wasz odzew, za wiadomości na Messengerze, za to, że to Słowo Was dotyka, za to, że dzięki tym komentarzom Wasza wiara, relacja z Panem Bogiem wzrasta. To bardzo miłe to słyszeć, to mnie motywuje, żeby nagrywać kolejne odcinki. Jeśli tak jest, zachęcam, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować ten kanał, bo to sprawia, że poszerzają się nasze zasięgi i nowe osoby mogą o tym kanale choćby usłyszeć. Przejdźmy do fragmentu z dzisiejszej Ewangelii. Jest to fragment z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 4, wersety od 1 do 20. Ale my sobie przeczytamy tylko fragment od 1 do 9. Dalsza część to komentarz Jezusa. Ten początek tam wystarczy. I znowu zaczął Jezus nauczać nad jeziorem. Bardzo wielki tłum zebrał się przy nim, więc on wszedł do łodzi i siedział na jeziorze, a cały tłum był na lądzie przy jeziorze. Uczył ich wiele w przypowieściach. W swojej nauce mówił tak. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać. W tym siewie jedno ziarno padło przy drodze. Ptactwo przyszło i wyjadło je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie niewiele znalazło ziemi. Szybko wzeszło, bo nie miało głębokiego podłoża. Gdy jednak słońce się podniosło, spiekotą zostało dotknięte i uschło z braku korzenia. Inne znowu padło między osty. Osty wybujały i zagłuszyły je, tak że ono nie wydało owocu. Jeszcze inne padło na ziemię dobrą i zaczęło wydawać plon, który się piął w górę i powiększał. I jedno dało 30, jedno 60, a jedno 100. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jesteśmy w 4 rozdziale Ewangelii według świętego Marka. Jak do tej pory, kto czytał te fragmenty od samego początku albo codziennie uczestniczy w mszy świętej, mogliśmy zobaczyć Jezusa, który jest opisywany, że głosi sporo do ludzi, ale jeszcze nie bardzo wiemy, co głosi, bo nie ma tych jego mów opisanych. I przechodzimy do 4 rozdziału, gdzie mamy taki bardzo długi passus nauczania Jezusa. Jezus zaczyna nauczać ludzi nad jeziorem, gdzie gromadzi ogromny tłum na zboczu, on sam wchodzi do łodzi. Woda, wiecie, akustycznie jakoś tak ten głos, ten dźwięk dalej prowadzi, więc rzeczywiście ta akustyka jest dobra, wszyscy słyszą. I Jezus zaczyna nauczać. O czym? O swoim królestwie. Opisuje, jakie jest jego królestwo. A robi to za pomocą przypowieści. To jest forma, której najczęściej używa. Pokazuje ludziom, znając z takiej codzienności, porównując Królestwo Boże do różnych rzeczy, po prostu tę duchową rzeczywistość, bo tak najłatwiej jest ludziom zrozumieć. I dzisiaj znany fragment, przypowieść o siewcy, najczęściej, i tak nawet Jezus będzie to interpretował bezpośrednio po tym fragmencie, interpretujemy te różne rodzaje gleby jako różne rodzaje osób, czyli jako serca różnych osób, że jedne serca są bardziej zamknięte, inne mniej, prawda? I dzięki temu to Słowo Boże, które opisywane jest jako ziarno, no wydaje mniejszy lub większy owoc. Natomiast rozważając to słowo, zobaczyłem, że w gruncie rzeczy moglibyśmy zinterpretować to inaczej. Te 4 rodzaje gleby moglibyśmy zinterpretować jako podłoże, jako serce, ale nie różnych osób, lecz jednego człowieka. I moglibyśmy je poznać jako etapy duchowego wzrostu jednej osoby. Spróbujmy tak to zinterpretować i temu się przyjrzeć. To znaczy, że bardzo często to Słowo Boże, które słyszane jest przez człowieka, który słyszy je po raz pierwszy, który jeszcze jest nienawrócony, który nie poznał Boga, jest jak taka droga, na którą to Słowo jest rzucane. To Słowo jest rzucane na taką glebę, przylatują ptaki i je wydziobują. Co to pokazuje? Zobaczcie, tak często jest, że kiedy na początku dajemy komuś Boże Słowo, czy to w szkole, wobec uczniów, czy wobec dzieci, wnuków, kogoś niewierzącego, to dziwimy się, jak on tego nie przyjmuje. Ja pamiętam, jak kiedyś mówiłem świadectwa w szkole, mówiłem takie mocne świadectwa o nawróceniach, o uzdrowieniach spektakularnych. Niektórzy tak rzeczywiście jakoś to brali do serca, a niektórzy tak wszystko gdzieś tam usprawiedliwiali, wszystko zbywali, prawda? Nic to nie dawało. Ale właśnie to było ważne, żeby siać, prawda? Nie przejmować się, że tak mogą to odbierać, bo dla wielu z nich to może być pierwszy etap duchowego wzrostu, pierwszy etap styczności ze Słowem Bożym i ich serce może być jak taka droga,
Wtedy zły duch bardzo szybko działa jak taki ptak, który przylatuje i to słowo wydziobuje. To ziarno wydziobuje, prawda? Tak na przykład jest w grupach. Kiedy mówiłem niektórym właśnie o te świadectwa i zapraszałem na przykład na rekolekcje, niektórzy tak bardzo byli poruszani, ale inni zaraz szybko gasili te osoby, mówiąc, to jest bez sensu, daj spokój, jakie rekolekcje, młodzież nie jedzie na rekolekcje. Więc zobaczcie, my musimy też widzieć, kim się otaczamy. Bo jeśli pozwalamy sobie na takie ptaki, które będą nam wydziobywać Boże Słowo, podważać to, co Bóg może robić w naszym życiu, no to po prostu to Słowo nie będzie miało jak w nas wzrastać. Jeśli nasze dzieci czy wnuki są w takim, a nie innym środowisku, my możemy cuda niewidy im opowiadać, ale po prostu ktoś będzie wydziobywał to Słowo. Drugi etap to grunt skalisty. Słowo Boże pada na grunt skalisty. Zobaczcie, i tutaj znowu to serce, które jeszcze jest nienawrócone, nie tylko może być odebrane wydziobane przez ptaki, to znaczy przez coś z zewnątrz, ale też po prostu może być tak zatwardziałe serce przez takie zamknięcie, przez jakąś trudną sytuację, przez cierpienie, przez jakiś kryzys, że to słowo nie będzie miało jak wzrastać, bo serce będzie całkowicie zamknięte. I tak jest również na etapach duchowego wzrostu, że słuchamy to słowo i po prostu ono na chwilkę wzrasta gdzieś tam, bo troszeczkę ziemi, gleby złapie, ale dalej jest skała, dalej jest grzech, dalej są słabości, dalej jest niewiara. Co trzeba robić? Znowu dalej siać słowo, bo wiemy, że ziarno jest w stanie sobie poradzić nawet przy skałach, nawet trochę gleby złapie, i jest w stanie te skały wręcz rozsadzać po to, aby przynosić owoce za pomocą swoich właśnie korzeni, prawda? Pamiętam, jak znowu a propos szkoły, cały rok głosiłem kerygmat, ale na lekcji od początku był też uczeń, który powiedział, że jest niewierzący, a jednak tam rodzice kazali, żeby na religię chodził, więc po prostu zostaje na tych lekcjach, ale jest zamknięty i tak też reagował. Słuchajcie, mijały miesiące, tak nawet podpytywałem go, bo tak nawet słuchał. On ciągle mówi, proszę mi dać spokój, jestem niewierzący. Ksiądz tu fajne bajki opowiada. Aż w końcu w maju, prawie po całym roku, przyszedł do mnie po lekcji i powiedział, proszę księdza, niech ksiądz usiądzie. Czy mógłbym się u księdza wyspowiadać? I wiecie, po prostu ja otworzyłem takie oczy jak 5 złotówki. I mówi, jak to, żartujesz sobie? Nie, naprawdę chcę się wyspowiadać. I rzeczywiście to ziarno, które trafiało na te skały, gdzieś tam między skały wpadały, wychwytywały te elementy ziemi, aż w końcu wydały owoce. Był na długiej spowiedzi, wyspowiadał się i to było naprawdę piękne. Czasem spotykamy ludzi na takim etapie życia duchowego. Trzeci rodzaj gleby i trzeci etap to ciernie. Więc jak już człowiek ma jakąś taką glebę, nawet taki trochę piach, ale na którym jest w stanie coś wzrosnąć, to pojawia się kolejna przeszkoda, czyli ciernie. Co to są te ciernie? Wiecie, to są takie rzeczy z zewnątrz, które nas zagłuszają, prawda? To może być cierpienie, które nas spotkało. To może być jakieś takie, no właśnie, znowu środowisko, w którym żyjemy, podważanie tego, że człowiek, to mogą być porażki, że człowiek zachwyci się Słowem Bożym i już coraz bardziej wzrasta, bo zaczyna się coraz więcej modlić, bo uczestniczy w sakramentach, bo poznaje Słowo Boże coraz bardziej, ale takie ciernie właśnie w postaci powtarzających się upadków, nałogów, albo spotykającego człowieka w danym momencie cierpienie, sprawia, że to po prostu Słowo Boże jest zagłuszane, że ono jednak nie może wzrastać w wielu momentach. Jedna osoba z naszej wspólnoty, którą prowadzę, kiedyś po prostu doświadczyła ogromnej tragedii. Jej dwaj synowie zginęli, dorośli synowie zginęli w jednym wypadku samochodowym. I choć osoba była bardzo wierząca, należąca do wspólnoty, to przeżywała to okropnie, była na granicy nie tylko po prostu żyć, nie żyć i psychicznej jakiejś takiej wytrzymałości, ale na granicy wiary. I gdyby nie dobrzy ludzie, gdyby nie współbracia, współsiostry, którzy jakoś pomogli, którzy omadlali, którzy wspierali, być może nawet odeszłoby od Boga. Bo tak działa cierpienie na człowieka, że może zagłuszyć Słowo Boże. I choć Słowo Boże jest żywe i skuteczne, w tym wypadku nie ma co się czasem dziwić, po prostu może być zagłuszone i nie, może nie wydawać owocu.
I ostatecznie czwarty rodzaj gleby, czyli gleba żyzna. Że kiedy my przechodzimy taki etap oczyszczenia, kiedy zgadzamy się też na ten etap oczyszczenia i próbujemy walczyć o siebie, o swoje serce, o to, aby to Słowo Boże w nas wzrastało, no to z czasem ta gleba się użyźnia przez to ziarno, przez ten nawóz, przez trudy, zmagania i ostatecznie wydaje plon 30, 60 czy nawet 100-krotny z jednego ziarenka. Więc jakby tak się dzieje z ludźmi, którzy poddają się Duchowi Świętemu, ale też zobaczcie z ludźmi, którzy zgadzają się na proces oczyszczenia, którzy potrafią zrozumieć, że dzisiaj moje serce może nie być jak żyzna gleba, ale nie tylko przez mój grzech, nie tylko przez moją niewiarę, ale po prostu przez to, że jeszcze nie jestem na tym etapie. Wiecie, gdy zaczynamy to rozumieć, zaczynamy trochę inaczej podchodzić też i do siebie, i do ludzi. Zaczynamy rozumieć, że być może ktoś jest na takim etapie, w którym jego serce nie jest gotowe na tak piękne przyjęcie Słowa Bożego z wiarą, jak my byśmy je dzisiaj przyjęli. Znam różne osoby i widzę, ile czasem ktoś, kto dzisiaj naprawdę pięknie żyje Słowem Bożym, ile czasu potrzebował, aby to Słowo Boże rzeczywiście dzisiaj w nim tak zakiełkowało. Ile tam było trudów, przeciwności. Więc jeśli widzisz, że ktoś nie przyjmuje Słowa Bożego, to się nie przejmuj, siej dalej, zobacz na jakim on jest etapie. Jeśli ty widzisz, że tobie jest trudno przyjmować Słowo Boże, zobacz na jakim ty jesteś etapie. Zobacz, która z rzeczy, czy to będą ptaki, czy skały, czy ciernie, zagłuszają Słowo Boże. Czy to będzie grzech, drugi człowiek, cierpienie, trudna sytuacja, twoja nieufność. Co sprawiło, że Słowo Boże jest w tobie zagłuszane i nie może dzisiaj wydawać plonu obfitego? Bo ostatecznie wszyscy dążymy do tego, aby nasze serce stało się ziemia żyzna i wydawało niezwykle obfity plon. I tego wam na najbliższy czas i na całe wasze życie życzę. Niech Pan Bóg wam błogosławi, wszystkiego dobrego, szczęść Boże!